Szanowni Państwo, mimo że mamy długą majówkę, to Filharmonia zaprasza na zupełnie wyjątkowy koncert. Jest to nie tylko rewelacja miesiąca, ale sądzę, że rewelacja tego sezonu. Gościmy u siebie w Filharmonii jednego z największych polskich dyrygentów współczesnych, Jerzego Maksymiuka. Jak wiadomo, maestro Maksymiuk związany był przez lata z Polską Orkiestrą Kameralną, z którą święcił sukcesy i rozsławił polską kulturę na całym świecie, ale także jako dyrygent goszczący w różnych siedzibach filharmonii w Polsce i za granicą dał się poznać jako wspaniały interpretator muzyki symfonicznej, jako człowiek bardzo niekonwencjonalnych sposobach niekiedy pracy, ale te sposoby przynoszą wspaniałe efekty. Także, Szanowni Państwo, myślę, że nie można takiej okazji przegapić i nie przyjść na ten koncert. Mamy jeszcze troszkę biletów, zostało, ale radziłabym się pośpieszyć z rezerwacją, ponieważ no, mam nadzieję, że tych biletów niebawem zabraknie. Serdecznie zapraszam. Jeszcze tylko przypomnę program. Maestro Maksymiuk wystąpi w piątek, 4 maja o godzinie 19 z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej, z którą wykona swój własny utwór, kompozycję. To też jest dodatkowa atrakcja. Jest to utwór na orkiestrę kameralną i fortepian pod tytułem Liście gdzieniegdzie spadające. Tutaj partię fortepianu wykona sam kompozytor. Drugim utworem będzie koncert Wolfganga Amadeusza Mozarta, koncert fortepianowy C-dur KV-467, który wykona dla nas również wspaniała polska pianistka pani Elżbieta Karaś-Krasztel. Natomiast w drugiej części wieczoru usłyszymy monumentalną czwartą symfonię B-dur Ludwika van Beethovena. To program majowy na najbliższy majowy koncert 4 maja o godzinie 19 w Filharmonii Sudeckiej. Jestem tu, to byłem kiedyś, ale z orkiestrą pracuję po raz pierwszy. Bardzo mi się dobrze pracuje. Dyryguję czwartą symfonię Beethovena, która nie tak często jest grana. Piękny to utwór. Ludzie podążają za moimi myślami, za moimi wskazaniami. Myślę, że będzie to bardzo dobre wykonanie tego utworu. No, ta sztuka prawdziwych geniuszy nie może się zapaść. Ona musi istnieć stale, bo stracimy poczucie i godność narodu. Cudowne koncerty na żywo muszą być, dlatego tak bym, co to może nie prosił, bym nie sugerował, tylko bym widział, żeby można było tą orkiestrę trochę powiększyć i szczególnie instrumenty smyczkowe, bo kiedy Państwo grają Rachmaninowa, to jest za mała orkiestra. Ale Sanka do takich mniejszych utworów, do tych, które my gramy, Mozart, Beethoven, to jest bardzo dobra. Bardzo muzycy się słyszą dobrze, bo to jest najważniejsze, żeby komunikacja między nimi była dobra. I publiczność słyszy, także to są dobre warunki. Tylko trudniej, jeżeli się gra te wielkie takie utwory, ponieważ to wszystko za malutkie jest. No, wiem, że się tu Państwa buduje jakaś sala. No, dałby Bogi, żeby wszystko ułatwiło, żeby taka sala powstała, to było bardzo wspaniale. Ale orkiestra ma potencjał, orkiestra może grać bardzo ładnie. Także jeżeli się odpowiednio popracuje, to rezultat jest dobry. Ja jestem niezwykle zadowolony. Dyryguję różnymi orkiestrami. Tutaj bardzo to jest piękny czas dla mnie. I piękna muzyka, także jestem wdzięczny kolegom, że i wczoraj był 1 maja i wszyscy grali.